Karol, nie w takich nastrojach chcieliście wracać do Białegostoku. Dzisiaj tylko 15 minut, jednak cały czas gdzieś tam w ten mecz byłeś zaangażowany, cały czas gdzieś tam pewnie duchem też byłeś z chłopakami, dopóki nie pojawiłeś się na boisku. Co się stało, że ten mecz się kończy akurat w taki, a nie w inny sposób dla was? No to też chcielibyśmy wiedzieć, no. Musimy przeanalizować, zobaczyć. Na pewno szkoda tej bramki. Myślę, że na 2-1 i zaraz na te 3-1, bo gdybyśmy w końcówce może zaryzykowali, udałoby się strzelić tam bramkę na 2-2, na pewno ta bramka na 3-1 nam podcięła skrzydła i na pewno nie w takich humorach chcieliśmy wracać do Białegostoku, no, ale taka jest piłka. Nie zawsze będziemy wygrywać i musimy podnieść głowę do góry i grać dalej. Zgodzisz się z tym, że ten wasz najlepszy okres to gdzieś ta końcówka pierwszej połowy, gdzie wyrównaliście i początek drugiej, gdzie mogliście nawet wyjść na prowadzenie? No na pewno. Początek tej drugiej połowy był fajny. Gdyby nam udało się strzelić bramkę na 2-1, myślę, że inaczej by się ten mecz ułożył. Teraz 3 dni i macie w zasadzie rewanż z tym samym przeciwnikiem. Ten wynik dzisiejszy w jakiś sposób was dodatkowo zmobilizuje, żeby jakby pokazać, że to był tylko wypadek przy pracy i jednak nie tak to powinno wyglądać? No myślę, że tak, że na pewno za 3 dni mamy szansę się zrehabilitować i mam nadzieję, że nam się to uda.